do wszystkich kobiet, które nie wierzą w siebie i które myślą, że urodziły się bez skrzydeł. Nazywam się Gosia Ome, jestem psycholożką i zapraszam do mojego podcastu Life No Makeup. Pokażę Wam prawdziwy świat, prawdziwych ludzi i prawdziwą siebie. To najbardziej autentyczny projekt, jaki usłyszycie. Jego życie przypominało bajkę. Główna rola w ukochanym serialu Polaków. Przepiękna rodzina, same sukcesy. Do momentu, w którym zderzył się z udarem. Czy choroba zmieniła jego życie? Rozmawiam z Jackiem Rozenkiem. Jak się czujesz? Dobrze. Jak się naprawdę czujesz? Dobrze. Najtrudniejszy moment w twoim życiu to? Nie wiem. Nie wiem, przede mną pewnie. Najpiękniejszy moment w twoim życiu? O, urodziny moich synów. Najtrudniejsza decyzja, jaką podjąłeś? Przede mną. Nawet nie o świadomości, jakie byłem. Trudne. Jestem dumny z? Przede mną. Jestem wdzięczny za? O, za wszystko. Za to, że mogę oddychać, że widzę kolory, że idę po świecie. Znaczy jadę dokładnie. Albo rowerem, albo samochodem, albo na wrotkach, albo na nartorolkach. Albo pływam, albo ćwiczę sobie crossfit. Za wszystko. Wdzięczny jestem. Sobie jestem wdzięczny za? Sobie? Tak. Nie wiem za co. Sobie być wdzięcznym. Nie, chyba sobie to nie jestem wdzięczny. Bardzo się cieszę, że cię widzę. No tak, ja też. I powiem szczerze, mam taki w sercu trochę żal, bo się znamy od lat też, że nie było mnie w tak trudnym czasie w twoim życiu, bo kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, to zaczęłam czytać więcej i naprawdę poczułam taki rodzaj empatii i żalu, że nie mogłam ci pomóc. To od tego ci chciałam powiedzieć, od tego zacząć. Zupełnie niepotrzebnie. Naprawdę. Dałeś radę. No tak, tak. W skrócie, tak, dałem radę. Ale jesteś w bardzo dobrej formie. Jak się czujesz, powiedz? No i czuję się bardzo dobrze. Jeszcze jestem na etapie dojścia, wiesz, do sprawności. Dzisiaj mnie czeka trening crossfitowy, trening jogi, trening jeszcze taki funkcjonalny ciała. Jeszcze jakieś 3-4 godziny treningu, ale to nie chcę się zarządzać. Nie, jestem bardzo ciekawa tego. Tak? Jestem ciekawa, bo jak czytałam o tym, że zaczęło się od tego, że żebyś mógł wstać, w twojej książce padnij, wstań, padnij, wstań. Padnij, powstań. Padnij, powstań. Że 6 godzin ci zajmowało samodzielne jakby ćwiczenia i samodzielne powstanie. No to do tego, jak jesteś dzisiaj, no to jest w ogóle jakaś, wiesz, no wielki sukces, można powiedzieć, wielki progres. Minęło 4,5 roku od mojego udaru podwójnego. 4,5 roku sukces. No tak, bez wątpienia jest to sukces, że mi się udało. Jest to bardzo, nawet dla mnie, takie, wiesz, dojmujące uczucie, że jednak się udało, ponieważ wszyscy właściwie wszyscy zawodowcy wokół mnie mówili mi, że to się nie uda. Byli nawet przekonani, że ciężko będzie, żebym przeżył następny miesiąc, ale jakoś się udało. No. Jakoś się udało. Ja teraz wiesz, wykorzystuję ten czas i to swoją formę, żeby pomagać ludziom, którzy są w tej sytuacji, co ja. Mogę się wyjść z tego. No, po prostu na moim świecie. O to cię zapytam później, to mnie w ogóle nie dziwi, że jak zwykle pomagasz, ale tak mi zgrzyta, wiesz, zgrzyta mi to, że to się udało, to się samo nie udało, to ty to zrobiłeś. Masz jakieś poczucie takiej, że się zbudowałeś też tym wysiłkiem, tą... Nie. Dlaczego? Co znaczyło, że się zbudowałem? Zrozumiałem coś w świecie, zrozumiałem coś więcej o ludziach, zrozumiałem coś więcej o dynamice ludzkich spotkań. Nie, ja to wszystko z grubsza wiedziałem, naprawdę. Wiedziałem, jedno, sobie ostatnio robiłem takie rezumę swojej wiedzy na temat, dlaczego ludzie coś robią, dlaczego coś mówią, dlaczego występują, dlaczego tak wyglądają, jak wyglądają. I właściwie to jest to samo, co miałem przed. Wiedziałeś wcześniej. Tak, naprawdę, to samo. A o sobie?
o tym, że jesteś dumny, że jesteś sprawczy, że jesteś niepokonany trochę. To ładne słowa, bardzo ładne słowa, ale one mnie nie dotyczą, naprawdę. Ja, co prawda, może by tak myśleć o tym, że jestem sprawczy i władny zrobić pewne rzeczy, ale ja nie miałem wyjścia, tak myślę sobie. Gdybym nie podjął takiej walki, wbrew sobie, wbrew braku jakiegokolwiek, jakby to powiedzieć, bodźca, który mnie kierował w stronę ćwiczeń, a mimo to ćwiczyłem, to bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Ja wyćwiczyłem 6-7 godzin dziennie. Teraz to mi się wydaje, że to jest niemożliwe. Ja nie wiem, jak ja to ćwiczyłem. Ja pamiętam, że sobie dzieliłem okres czasu, godzinę na półgodzinny odcinek i mówiłem sobie, że dobrze, te pół godziny ja ćwiczę, potem już niech się bali ziemia, ja padam i koniec. Ja ćwiczyłem te pół godziny, mijało 5 minut i sobie stawiłem następny cel. Ale to nie jest... Mi się wydaje, że to, co ja zrobiłem, dochodząc do swojej sprawności, to jest tylko ułamek tego, co można zrobić. Ja mam wątpliwości dotyczące siebie samego, że ja ćwiczyłem za mało, naprawdę. Mhm. Ćwiczyłeś, czyli że szklanka jest do połowy pusta. Nie. To jest takie twoje? Takie moje, tak. Takie moje. To mnie trochę zaskoczyło oczywiście. Również. Mi się wydaje, że ćwiczyłem, ja nie wiem, jak ja to robiłem, naprawdę, że nie wiem, w jaki sposób znalazłem w sobie siłę. Pamiętam, że spotkałem się w Leśnej Polanie z tymi właścicielami, cudownymi ludźmi, cudownymi, Tomkiem i Ewą, i mówiłem im, że właściwie to jest koniec, że już nie mogę ćwiczyć, że jakby co, to ja umrę, ale będę ćwiczył. Znaczy wiesz, no jednak deklarowałem taką chęć ćwiczenia, a z drugiej strony niemoc wewnętrzną. No nie wiem, jak ja to przetrwałem. Wszystko. Właśnie to mnie zastanawia, jak to się wydarzyło, a też tak trochę jakby to zaprzecza temu, co mówiłeś w wywiadach, bo kiedy mówisz na przykład o tym, że ludzie, kiedy edukujesz co do udaru i mówisz właśnie, że są ludzie, którzy giną z systemu, oni po prostu się wycofują z życia społecznego, oni się z życia wycofują, oni nie podejmują tej walki, którą ty zrobiłeś, więc jednak różni cię coś od tych, którzy w tym czasie nie dają rady albo tak, nie podejmują tak. tego wysiłku, który ty podjąłeś, więc o czymś ten wysiłek świadczy różni o tobie. Przede wszystkim zaufanie do systemu. Ja nigdy tego zaufania nie miałem. Nigdy. Mimo, że płaciłem podatki. Naprawdę płaciłem podatki. Ostatnio sobie wyliczyłem, jak według moich znajomych to było bardzo optymistyczne myślenie, że podatki należy płacić. Ja je płaciłem, naprawdę bardzo dobrze zarabiałem i płaciłem wszystkie podatki, a mimo to nie miałem zaufania do systemu, zwłaszcza systemu zdrowotnego. Uważam, że jest to system przeszacowany, że jest to system na kartce wyrysowany, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że rzeczywistość, kiedy nas dotyka, kiedy dotyka choroba nas, bardzo poważna choroba, w ogóle nie należy brać pod uwagę systemu. Naprawdę. Ja spotykam w swoim życiu ludzi, którzy są chorzy i którzy mówią, no NFZ daje nam mi mało ćwiczeń. Ja wtedy pytam, ile ci daje ćwiczeń? I się okazuje, że dostaje taki pacjent 3 razy w tygodniu po 1 godzinie, no to jest chory. Mhm, jest szybko mu daję informację, że w takim wypadku, jeżeli bym tak ćwiczył, jak on zamierza ćwiczyć, to bym nie miał szansy nigdy ruszyć ręką, ruszyć nogą, że to jest system w ogóle życzeniowy po prostu. I są ludzie, którzy wierzą w ten system, wierzą, że są ważne pieniądze, to nie jest ważne, naprawdę nie jest ważne. Jestem przykładem na to, że to naprawdę nie jest ważne. A gdybym ci opowiedziała o kimś, kto miał udar, ciężki udar i własną pracą, począwszy od 6 godzin wstawania z łóżka, wyprzedaniem wszystkiego, co ma, łącznie z mieszkaniem, samochodem, skończywszy na tym, że dojeżdżał do sklepu rowerem, ponieważ nie miał na autobus, bo tak walczył o siebie, tak bardzo walczył o swoją sprawność, to co byś o takiej osobie pomyślał? Że jest... No, że bardzo chce żyć. Jaki? Bardzo chce żyć. Bardzo chce żyć. Tak.
Tak, bardzo chcę żyć. To bardzo dużo. Bardzo chcieć żyć. Oczywiście, że tak, ale ja bardzo lubiłem życie swoje. Bardzo lubiłem życie. To mnie uratowało w ogóle istnienie, bo po pierwsze, ja się nie męczyłem życiem. Mnie nie męczyła praca, chociaż pracowałem po 18 godzin na dobę. To ja uważałem, że to jest w ogóle skarb jakiś wielki. Że ja pracowałem na bazie swojego talentu, naprawdę. Mhm. I mi było po prostu szkoda. Po pierwsze, szkoda mi było zostawiać synów, którzy uważam, że trzeba było co najmniej parę lat jeszcze im poświęcić. Już teraz właściwie chyba nie. Zresztą cudownie mnie odbierali w tej chorobie. Cudownie. I to właściwie oni by wystarczyli za cały świat wokół, który był. Tylko oni. Czy wzruszające? Nie. No. Nie porusza cię to, jak dzieci nam oddają? Musiałeś coś dać, żeby dostać. Rodzice, którzy nie dają, nie dostają w zamian. Nie jestem przekonany. Też nie. Okej, okay. To dobrze. Oczywiście, że nie, bo to byłoby zbyt proste. Mi się wydaje, że... Znaczy, ja nie mam żadnego poczucia, że coś dawałem swoim synom. A masz poczucie, że dawałeś komukolwiek? Masz poczucie, że coś robiłeś dobrego oprócz pracy? Tak, ja robiłem bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo fajnych. No na przykład, no już nie chcę tam mówić, że dla dzieci, w domach dziecka, taki mój... Dla przyjaciół, dla bliskich? To byli bardzo ważni ludzie w moim życiu. No. Ale wiesz, powiem o takim jednym przykładzie, do którego w tej chwili już wracam. Mianowicie jest takie więzienie w Warszawie dla bardzo, bardzo niegrzecznych dziewczynek. Tam dziewczyny są po 15 lat, siedzą po 25, 30 lat. Ja tam jestem, będę z nimi pracował nad dwoma uczuciami takimi, emocjami, nad wybaczeniem i wdzięcznością. Mhm. I to jest sen pijanego idioty, wiesz, pójść do więzienia i z nimi pracować. A mi się wydaje, że to jest coś, co pozwoli tym dziewczynom na powrót tego takiego naprawdę życia godnego. Jeżeli się to uda, wiesz, ja nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Piękna w tym miesiącu będę miał jeszcze spotkanie z tego cyklu. Wybaczenie? Czy to wybaczenie? Czy ty sobie wybaczyłeś? Mi się wydaje, że tak. Chociaż gdyby podejść do tego psychologicznie, to pierwsze pół roku mojego życia było fajne, bo było z mamą. Następne pół roku było spędzone w szpitalu, bez kontaktu z mamą, to wiem z opowieści. Cały pół roku, wiesz, to jest potwornie bardzo długo. Dużo. Bardzo dużo, tak. Więc to było naznaczone jakąś traumą. Jak się później zaburzeniami więzi nawet. Tak, mówiąc delikatnie. No tak, bo tracisz najważniejszego człowieka, wiesz, do którego się przywiązujesz, to dla ciebie... Zasady wiem doskonale. Więc dziwi mnie, że ja w ogóle funkcjonuję jakoś w miarę dobrze. Znaczy, tak mi się wydaje jakoś w społeczeństwie. Po takiej traumie, wiesz... A umiesz być tak blisko z ludźmi, tak naprawdę blisko, tak? Dopuścić kogoś do siebie tak bardzo blisko. To jest trudne dla wielu z nas. Mi się wydaje, że tak. Być może w ogóle nie potrafię, ale mi się wydaje, że potrafię bardzo. Mm. Oczywiście to nie jest tak, że się do każdego tak zbliżasz, nie? Ale, no nie. Ale takie zbliżenia miałem. Często, bardzo. Naprawdę. Wróciłabym do tego, co powiedziałeś, bo też jakoś mnie to poruszyło, że nie zmieniłeś myślenia jakby po tym, co przeszedłeś, co też jest, można powiedzieć, może w ogóle jest traumatyczne, może jest to rodzaj traumy, której doświadczyłeś w przypadku udaru i tego wszystkiego, co się działo później. Miałeś dużo czasu, żeby myśleć. Dużo. Żeby być ze sobą. Niektórzy w takich momentach bardzo przewartościowują swój świat. Miałeś dużo obserwacji co do tego, jacy ludzie są wobec ciebie, co do relacji. Czym wyszedłeś? Słabi, bardzo. Słabi? Bardzo. Ludzie są słabi. Tak. I to była moja taka główna obserwacja. Trochę była pogłębiona przez ten udar. Ale ona wiele nie zmieniła w moim patrzeniu na ludzi.
A na czym polega ta słabość? Co to znaczy, że ludzie są słabi? Ulegamy modom, ulegamy... finansowo ulegamy bardzo. Chcemy zdobyć sukces. To jest w ogóle potworną obudą. To w ogóle nie istnieje tak naprawdę. Nie. No nie. To ja wiem, że nie. To bardzo miłe, że to potwierdzasz. Natomiast po prostu ulegamy, żyjemy w takim świecie, w którym mamy zamknięte oczy. Ja posłużę się jeszcze raz tą metaforą, hełm, który mam założony na głowę. I widzimy w odległości, powiedzmy, tam 10-15 cm przed sobą. I mi ta choroba ten hełm zdjęła. Ja zobaczyłem, że jest świat w odległości 1,5 metra, no powiedzmy 5 metrów wokół mnie. To było szokujące doświadczenie. Ale jednocześnie mógłbym w takim wypadku myśleć o sobie dobrze. Myślę, że ja zobaczyłem coś więcej, więc mogę teraz więcej mówić na temat życia człowieka, religii i tak dalej. Ale jednak wiem, że te 5 metrów dalej, gdzie się kończy moje widzenie, jest następna bariera, której ja mam kłopot, żeby ją przekroczyć. I ją kiedyś pewnie przekroczę. Natomiast na dzień dzisiejszy nie bardzo mogę jej przekroczyć. Stąd też moje takie osobiste osądzanie ludzi jest bardzo zaburzone. Ja się będę bronił przed oceną ludzi. Dostrzegłem w ludziach bardzo fajne rzeczy. Takie, których oni nie pozwalają sobie okazywać, że są po prostu w pewnych ramach, normach, powiem tylko tyle, no, może za dużo by, żeby za dużo nie mówić, w normach są, w okowach takich, wiesz, po prostu, w najnormalniej świecie. Jak nie chcę powiedzieć, że to jest straszne, bo to dotyczy 98% ludzi wokół mnie. Naprawdę. A ja czuję rozczarowanie. Rozczarowanie? Okay. Ty się już się ludźmi rozczarowałeś trochę. Nie. Też, nie? Nie, w ogóle nie. W ogóle nie. W ogóle nie, naprawdę. Wręcz przeciwnie. Bardzo jestem tak dotkliwie. I stąd też ta praca z więźniarkami. W ogóle nie ma żadnych barier teraz w pracy z ludźmi. Powiedziałaś o tym. Rozumiem ich problemy. Naprawdę. Wierzę ci. Rozumiem, że jak zdjąłeś ten hełm i wiesz, i doświadczyłeś tego, zobaczyłeś to, co jest wokół siebie, no to jednak zmienia perspektywę, Jacek. No, kiedy nagle widzisz. Nie. Nie zmienia? Nie. Znaczy, być może zmieniło, no, trudno mi tak powiedzieć, ale nie czuję tego, żeby zmieniło moją perspektywę. Spotkaliśmy się przecież, powiedziałem, cześć Małgosia, normalnie, tak jakbyśmy się, wiesz, widzieli wczoraj czy przedwczoraj, to nic się nie zmieniło. No co, zęby mi wyrosły, no wiesz, postarzałem się pewnie trochę. Ale ludzie się pięknie zmieniają, wiesz, no ja jestem, tak, wiesz, może ja ci imputuję, wiesz, jakby swoją ideologię, ale ja po prostu wierzę w to, że kryzysy są niewiarygodnie zmieniające i pogłębiające, po prostu dające nam w ogóle jakiś dar doświadczenia, trudny bardzo, na pograniczu życia i śmierci, tego zadawania sobie najważniejszych pytań, trudno mi uwierzyć. Dlatego, ponieważ cię znam i być może wytnę ten kawałek, ale ponieważ cię znam i wiem, jak jesteś mądrym i refleksyjnym człowiekiem, to zastanawiam się, skąd jest albo ten opór, albo w ogóle, że czegoś nie rozumiem. No właśnie, poczekaj. No? Ja nie czuję tego benefitu ze swojej choroby. Naprawdę go nie czuję. Być może go jeszcze nie odkryłem. Normalnie może tak być. Ale to ja go jeszcze nie odkryłem, dlatego nie czuję, co mam... Wiesz, są kamery, mam powiedzieć, ach, tak, czuję go. Jasne. Nie czuję. Ludzie trochę imputują, nie? Że benefit z choroby, że trzeba wyjść uzdrowionym i lepszym. Lubimy tak. No, lubimy. Lubimy. To jest ludzkie myślenie, bardzo takie słabe. Ja ci powiem tak, mi się wydaje, że w ogóle... Nie to, co mi się wydaje, to za grubo bym poszedł. Bo pewne rzeczy mi się wydają, ale ja nie mam... Żeby była jasność. Ja bardzo dużo rzeczy wcześniej, jak wiesz, wiedziałem. Mi się teraz wydaje, że nie wiem nic. Że nie wiesz. Naprawdę. A to nie jest progres?
To nie jest rozwój, kiedy rozumiesz, wychodzisz z tej pychy myślenia, to jest też o mnie, nie? Z takiego myślenia, że wiesz, do pytania, że nie wiem. Chociaż ja słyszę i czuję, i muszę się tym podzielić, że czuję, że balansujemy między pokorą i niskim poczuciem wartości. To znaczy, ja słyszę w tobie niebywałą pokorę, może to jest ta lekcja, ale też słyszę takiego, bardzo dużo takiego niedawania sobie właściwie żadnego przyzwolenia do bycia mądrym, bycia dla ludzi jakimś inspirujący, takiego dobra, takiego, że ty nie mówisz sobie dobrze. Dlaczego ty nie mówisz o sobie dobrze? Boże. Mam to wyciąć? Nie, oczywiście, że nie. Nie mówisz o sobie dobrze? Nie, nie mówisz o sobie dobrze. Nie chcesz przyjąć żadnego, jakby niczego, co jest moim absolutnym... Ja rozumiem, Gosia, ale zobacz, ty nie przeszłaś tej choroby. Nie. No właśnie, ty nie wiesz, na czym to polega. Ja adresuję to swoje bycie, nawet u ciebie w programie, dla osób, które przeszły coś takiego i czują się w ogóle sparaliżowane, zmiażdżone przez życie, jeżeli mają te nakładki społeczne, wierzą w ZUS, w NFZ i tak dalej, to w ogóle dzieci we mgle są. I wtedy, jeżeli ja powiem, gdybym ja mówił o sobie dobrze, no... Może tak, z tego mojego radaru ja znikam, wiesz? Ja patrzę w tej chwili bardziej na ludzi, na ciebie, na to, co jest wokół mnie, a ja w tym wszystkim tak jakby się trochę rozpływam, no. Co wydaje mi się nawet całkiem dobre. Rozumiesz? Rozumiem. A spotkać taką osobę to jest bardzo trudno. W telewizji ja. No, ale to mnie nudzi po prostu. To jest słabe. To jest ten rozwój, że zniknęło, no wiesz, zniknęło wielkie ego. Nie miałeś jakiegoś wielkiego, ale miałeś duże ego. No pewnie miałem duże. No. Nie, w tym sensie, że no, jak cię słyszę, to mam takie poczucie, że no właśnie, że jesteś teraz bardziej prawdziwy. No to ego to jest przeszkodą, no, jeżeli to tak odbierasz. No jest przeszkodą. No, to jest, no tak. Zwłaszcza no, w naszym świecie, w show biznesie, no, widzimy siebie i prezentujemy siebie tak, jak sobie wymyślamy, jak chcemy. A nie, czyli nie prezentujemy siebie. W ogóle żyjemy... Tak. Tańc chochołu się odbywa. Dokładnie. A jak jest głośny chochoł, duży chochoł, no to wtedy wszyscy chocholą tak, jak on chocholi sam o sobie i wtedy to jest... Szkoda czasu na to życie, jest za krótkie, naprawdę. I widać, że mamy możliwość pomocy innym ludziom, chociaż nigdy tego tak nie nazywałem, ale po prostu wyciągnięcia ręki też tak tego nie nazywałem. Jak ktoś jest w jakimś kłopocie skulony, no to ja podchodzę, szepczę do niego i prostuję go i nakłaniam do tego, żeby poszedł. I on sobie idzie, ja już w tym momencie o nim zapominam. Więc to nie jest kwestia tego, że ja mu podaję swoją rękę. Mhm. Ty nie jesteś wdzięczny temu udarowi. No nie jestem. Nie jesteś. Nie jestem, jak specjalnie, nie, no wiesz, przyczołgało mnie zdrowo. Nie, bo wiesz co, na przykład zdarzało mi się rozmawiać z różnymi ludźmi. Sylwia Pogorzelska, która napisała książkę Jestem wdzięczna za raka. Joasia Górska, która mówi, nie jestem w ogóle wdzięczna. Nie chciałabym, żeby go było, przeturbował mnie totalnie. No. Dlatego są bardzo różne podejścia do choroby i my bardzo chcemy przypisać osobom, które... Ja to słyszę, że ja to robię, tak? To bohaterstwo, ten usensownić tą twoją chorobę, żeby ona cię zmieniła, żeby była darem, w cudzysłów biorę darem. Tak. Jakby my w to idziemy, bo bardzo to jest takie prorozwojowe, a ty mi mówisz, że mi się bardzo podoba. Ja się z tym jakby, wiesz, obijam teraz o ścianę, nie? I sobie myślę, kurde, Gosia, no to jest twoja projekcja. Ty masz inaczej. Nie jesteś wdzięczny temu udarowi. Nie lubisz tego, co się wydarzyło. Nie lubię, to chyba za dużo powiedziane. W tej chwili. Mhm. Czy jestem wdzięczny? Nie bardzo wiem, za co być mu wdzięczny. Więc wiesz, gdybym wyszedł z tego udaru, tak jak wychodzę, gdybym powiedział, och, dostałem udaru, więc teraz wiem na temat życia, ludzi, to i to, no to byłbym mu pewnie wdzięczny. Ale... Ale wiesz. To, co mówisz, jest... Wiesz, no... To, ale nie jestem pewny, czy to jest prawda. Jestem w stanie tu, jak siedzimy, powiedzieć ci co najmniej z 6, może 7 trochę sprzecznych ze sobą koncepcji życia, jak totalne wybaczanie na przykład. Radykalne. Radykalne. No,
masę rzeczy, tak. Ale ja tego dotykam, ja czytam, bardzo dużo rozmawiam, przychodzą do mnie ludzie i przekonają, słuchaj, radykalne wybaczanie to jest wszystko, czyli jest potrzebne, ty na pewno zachorowałeś dlatego, że i tak dalej, i tak dalej. Ja to Tomek Karolak u ciebie był z tym. Nie był, ale wiem, że on że radykalne jest. Wybaczanie. Wiem. Ja na to wszystko patrzę, żeby była jasność. Ja uważam, że to jest tak, z dystansem, że to może być bardzo pomocne dla kogoś, kto zaczyna swoją drogę. Ja tego nie atakuję, ja tego nie neguję. Ja natomiast mam poczucie, że to jest na moim etapie bariera. Mhm. I jestem na takim etapie, że wskazać palcem jakąś zasadę, która by dotyczyła większość z nas, jest bardzo trudno. Jest mi przykro, że to mówię, ale tak jest. No. A ja uważam, że to jest część, że to jest dobre i że to jest część. Ja jestem w podobnym momencie, tylko z innej, jakby przychodzę z innego świata. Natomiast ten chaos, taki rozwojowo-merytoryczny i dystans do tego, do wielu propozycji, które się pojawiają, wynika z tego, że jakby zburzyłam to, co było. Mhm. Nie wiem, co jest, co ma być nowe, ale uczę się i szukam, się rozwijam. I mi się wydaje, że ty, może ci znowu projektuję, no. Ale że ty jesteś w takiej drodze po prostu. I że teraz to, że nie wiesz, to jest w ogóle, to jest mądrość, że nie wiesz. I mam takie poczucie, że to jest mądrość. Że to jest ten dystans, o którym mówisz. Martwi mnie bardziej taki stosunek do samego siebie. Czy ty siebie lubisz, Jacek? No lubię siebie, lubię, no wiesz, jestem w związku, no w ogóle fajnie się dzieje w moim życiu. Ale się nie pytam o związek, bo rozumiem, że lubisz swój związek, ale czy ty lubisz siebie? Czy lubię? No, Jacka Rozenka. Że znikam ze swojego radaru, naprawdę. Ja uważam, że w ogóle, że ludzie żyjemy w świecie, którym, jakby to powiedzieć najbliżej, że śnimy to życie, że jesteśmy w stanie je zaprojektować bardzo dokładnie, ale śnimy je, naprawdę. Dopiero taki budzik i ten udar był takim rodzajem budzika w moim życiu, chociaż ja miałem wcześniej bardzo dużo takich zdarzeń, które były budzące dla mnie i budziły mój głęboki niepokój. No to powiedzmy, ale lekceważyłeś te sektory. Lekceważyłem, bo żyłem życie takie no, wyśnione trochę, bym powiedział. No, za dużo mi się udawało, bardzo dużo mi się rzeczy udawało. Chociaż w życiu prywatnym miałem takie zawirowania też, ale życie rodzinne, chociażby synowie pokazali, że to było cudowne życie. Ale mimo wszystko uważam, że po prostu śnimy. I najlepsza wiedza o nas samych byłaby o śnie. Nie wiem, być może psychologia jest tą wiedzą, ale o mechanizmach śnienia, no, to byłaby wiedza, którą bardzo chętnie posiadł. Ale nie posiadłem tej wiedzy, niestety. Sny mają też swoje fazy, REM, NREM, jakby no też tak. Fazowość pewną. Ty jesteś dalej we śnie? Jakbyś porównał to, jak było wcześniej. Jestem, ty też jesteś. Ja też jestem we śnie. Jesteśmy. A różni się czymś? Ta faza snu, w której jesteś teraz, a z tym, co było poprzednio, bo powiedziałeś sam, że miałeś takie małe momenty. Różni się tym, że nie ma lęku przed śmiercią. O, to ciekawe, porozmawiajmy o tym. Też nie mam lęku przed śmiercią. To dobrze. To jest to, co wyniosłeś? Nie, to mnie bardzo zaskoczyło, bo mi się wydawało, że kiedyś będę, jak przyjdzie taki moment, że będzie trzeba się żegnać z życiem, to ja się zaprę rękami, nogami i powiem, nie, ja nie chcę. Ale wydaje mi się, że ten moment przejścia jest oczywiście, nie chcę tego nazwać, że traumatyczny, ale na pewno szokujący trochę, ale potem on znowu się zmienia i jest normalnym elementem takim życia. Więc ten element mnie nie dotyczy. Ale mogę to powiedzieć, bo byłem w fazie umierania i się, znaczy nie to, że się dobrze czułem, bo potem gadał, ale byłem w stanie się z tym pogodzić, byłem w stanie przyjąć, że nie będę żył. A możesz powiedzieć, jak to było? Bo są ludzie, z którymi też rozmawiałam, którzy też byli w takim momencie, opowiadają bardzo różne rzeczy. Opowiadają o miłości, która ich przywoływała, tak, o spokoju, o tunelu. Jakie to było twoje doświadczenie? Żadne, bo takie osamotnienie.
ale osamotnie, z drugiej strony nie czułem się samotny. Nie chcę wymyślać tutaj, że spłynęły na mnie jakieś światła i anioł mi powiedział, nie przejmuj się. Nic takiego nie było, ale jednocześnie czułem spokój duży. Spokój? Tak, spokój. W ogóle zdziwiło mnie to bardzo. Wiedziałeś, że odchodzisz? No ja wiedziałem. I wiedziałem, że wracam i wiedziałem, że wracam już tutaj na, chciałem powiedzieć na stałe, na dłuższe pomieszkanie. I to dziwne, bardzo było takie dziwne wrażenie. No, no może nieczęsto się przechodzi na drugą stronę, więc... A byłeś w tym wracaniu, byłeś zadowolony, że wracasz, czy wolałeś pozostać w tym spokoju? Byłem zadowolony, bo jeszcze, jakbym powiedziałem o tym metaforze śnienia, to w tym śnieniu chciałem jeszcze przeżyć pewne rzeczy w tym życiu. Tak to sobie teraz tłumaczę. Te rzeczy to były związane z ojcostwem oczywiście, z moimi synami. Wspaniałe rzeczy. No właśnie. Wspaniałe rzeczy, które z nimi przeżyłem już, a jeszcze zamierzam z nimi przeżyć. Właściwie to mi głównie towarzyszyło przy powrocie. Naprawdę to... Czasami przywołuje nas niechęć życia tylko to, że ludzie inni nas potrzebują. Miałeś takie poczucie, że ciebie, twoi synowie to nie, nie miałem poczucia, że mnie potrzebują, naprawdę. Nie. Ale miałem poczucie, że jest jednak jakieś zadanie, które mogę spełnić. Że jeszcze mogę ich trochę lepiej przygotować na to życie, w którym oni będą żyli. A śnią też, jak wszyscy ludzie, śnią w sposób, który nie jest niepokojący, moim zdaniem, ale wymaga to trochę korekty. I to dobrze, że jesteśmy tutaj i możemy skorygować pewne rzeczy. Być może też niewłaściwie. No tak. To jest duży komfort żyć w takim pogodzeniu i jakiejś jasnej wizji, czy pomysłu, czy nie wiem, filozofii związanej ze śmiercią. Wszyscy będzie, znaczy wszyscy w tym żyjemy, tylko niektórzy żyjemy w takim niespokojnym śnie, w takim chaosie walki o to, żeby zwyciężyć, tak. W świecie, w którym nie ma zwycięzców. Nie ma. No właśnie, nie ma zwycięzców. Więc tak, oni żyją... Bardzo boimy śmierci. Ludzie się bardzo boją śmierci, Jacku. Wiesz o tym. Wiem. To przykre, bardzo. Co można im powiedzieć, żeby ich uspokoić? Niech się boją, niech się boją. Niech się boją? Niech się tak, niech się boją, bo nie powiesz im... Nie ma takiej szansy, żebyś powiedziała im rzeczy, które będą dla nich bardzo uspokajające. A to, co ty mówisz, to jest bardzo uspokajające. To jest bardzo. No, jeżeli mówisz komuś, że jest spokój, tam jest spokój. Tam nie jest spokój, jest zadrganie, jest spokój. Dla niektórych jest miłość. Każdy inaczej to odbiera. I mówisz to, wiesz, jeszcze z poziomu osoby, która nie chce się wynosić na poziom Boga, czy jakiegoś mentora, tylko mówisz to bardzo, bardzo przy ziemi, to jest uspokajające same w sobie. Przecież ty tam byłeś. No byłeś, odchodziłeś. No tak. I było spokojnie. Więc ludzie nie powinniście się bać. Jasne, było spokojnie, ale dlatego też było spokojnie, no, powiem się, dlaczego tak myślę, bo moje życie było bardzo dynamiczne, ja dużo pracowałem, ale było spokojne, bo było fajne, pełne pasji, miłości życia i to odejście było, to, co prawda, nieoczekiwane, ale w takim momencie, że ja mogłem odejść, no bym odszedł i wiesz... Miał poczucie, że przeżyłeś życie. Tak jest. Miałem poczucie, że przeżyłem życie. Naprawdę przeżyłem życie. Nie było tam specjalnie takich akcji, które chciałbym przeżyć. Ale mimo wszystko wróciłem. Ono jest spokojne. Dla wszystkich ludzi jest spokojne. Będzie niespokojne dla niektórych ludzi, którzy będą mieli bardzo rozdrgane myślenie o rzeczywistości. W momencie, kiedy będą żyli w taki sposób, taki ludzki bardzo, co jest oczywiste niestety, to odejście będzie nacechowane takim niepokojem odchodzenia. Tak. Ale to zniknie. To zniknie. Ty byłeś wcześniej rozdrgany? Masz poczucie, że to cię uspokoiło? Nie, nie. Mam poczucie, że się nic nie zmieniło. Znowu to powtarzam. Nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się. A ty wierzysz w Boga? Czy jesteś buddystą? To mi się zadałaś ćwieka. Bardzo ciężko jest odpowiedzieć, czy wierzę w Boga. Ja wiem, jakie są za, jakie są przeciw. Czy jestem buddystą? Najbliżej mi było chyba do buddysty. Tak brzmisz trochę. Najbliżej. Ale w historii, która jest bardzo uczłowieczona,
historia Jezusa budzi moje taki splot emocji, wiesz? Naprawdę niezwykłe emocje. Ja się nie dziwię, że oczywiście no, mnóstwo wrogów, mimo 2000 lat przerwy, którzy się pastwią nad nim niemiłosiernie, ale nie mają racji, naprawdę nie mają racji. To zapytam, czy masz poczucie, że to nie jest pytanie, czy to jest czas, nie jest, czy to nie jest może czas dla ciebie, żeby jakoś jeszcze się rozwijać tak duchowo właśnie, tak, bo to, co tak mówisz, jest filozoficzno-duchowe, jest takim wypełnianiem sensem, jest refleksją, jest tu i teraz, jest uważnością. O, tak to bym nazwała, jakbym słuchała tego, co mówisz. Nie masz poczucia, że to też jest jakoś tak twój rozwój? Nie mam poczucia, że to rozwój. Mam poczucie, naprawdę. Zawsze byłeś taki mądry? Nigdy nie byłem mądry, ale... Mam poczucie, że rozwijanie się jest też taką nakładką na umysł, że wtedy sobie nie pozwalamy na wgląd w siebie i w drugiego człowieka. Ten wgląd jest najważniejszy, najważniejszy. I z tego wglądu bierze się właściwie wszystko. My wierzymy, że jeżeli będziemy się uczyli, dowiemy się teraz o radykalnym wybaczaniu potem. Przykleiłeś do tego radykalnego. Przepraszam tam bardzo. Fajni ludzie są. Wiem, naprawdę bardzo fajni ludzie. Bardzo. Bardzo pozytywni, bardzo świetnie nastawieni. Ale że jak już nauczymy się tego radykalnego wybaczenia i dostaniemy certyfikat trzeciego stopnia, to wtedy będziemy mądrzy, będziemy oświeceni. Tak. A mi się wydaje, że nic, co pochodzi od ludzi, nic, co jest związane z certyfikatem, nie ma tego, nie ma tej siły, którą daje wgląd. To tak można mówić wgląd, inaczej to nazwać, ale po prostu czułe spojrzenie na człowieka, bez oceny. Coś też bredzę. Nie, w ogóle nie bredzisz. Myślę, że to ma głęboki sens. Czujesz się kochany dzisiaj, otoczony miłością ludzi? No tak. To już się czuję od dłuższego czasu. O dziwo. Naprawdę. Cieszę się. Nie, wierzę ci. Tak? Wierzę. Chciałam tylko, żebyś to nazwał po prostu. Tak, chociaż mi się wydawało długo, jak powiedziałem, 4,5 roku od udaru, długo, około 3 lat, że to już do mnie nie wróci. I nie miałem żadnego, naprawdę mówię z całą odpowiedzialnością, nie miałem żadnego łaknienia posiadania tych emocji, żeby ktoś mnie kochał, albo żebym ja coś tam kogoś bardzo pokochał. W ogóle ta miłość taka... No ja. Uważam teraz na to, co powiem. Taka romantyczna. Romantyczna. Tak, romantyczna, że ona ma też swoje fazy, które doskonale znamy i wiem, Małgosia, że ty też się doskonale znasz. Że ona mija znasz. Na przykład. To jest tak, ta że faza. Ona mija. Jesteśmy rozczarowani, że minęła. Ale dlaczego rozczarowani? Żebyśmy zrozumieli, że ten moment zakochania ma sens, naprawdę ma pewien sens, głęboki i ten element zakochania, który w nas jest bądź był, że on prowadzi do czegoś, co jest jeszcze większe, to wtedy byłoby dobrze, ale my jesteśmy perfekcjonistami, my chcemy zwyciężać, my chcemy mieć tą kobietę, którą będziemy wynosili na piedestał, bądź nie daj, bo nie Boże, ona sama wyjdzie na piedestał. To są koncepty takie. To jest o tobie. Ty tak miałeś, no? No tak, tak. Trochę tak takie miałem wrażenie, że właśnie te, kiedy, tak, że, to... tak jak trofea, jak, że to właśnie takie odklejone od ciebie w ogóle. To nie mówię Małgosi, ale potem jak obserwowałam, to sobie myślałam, po co ci to? Czy nie chcesz takim żywym człowiekiem być? Właśnie mądra. Mądrzejsza ode mnie. Nie. Powiedziałeś mi to od razu. Nie mogłam ci powiedzieć, bo byłeś taki dumny. No potem udar miałeś. A teraz jesteś szczęśliwy. Widziałam tylko kawałeczek twojego związku, fajną dziewczynę. Tak, bardzo cudowne. To jest inna relacja już, taka twoja inna niż poprzednie? No, inna niż poprzednie, bo bardzo niezwykła. To zadziała się magia. Naprawdę. To ja ci z całego serca życzę, żeby ta magia, nawet nie chcę powiedzieć trwała, niech po prostu będzie obok ciebie człowiek, który cię będzie kochał i którego ty będziesz kochał. Jest coś, czego potrzebujesz teraz? Nie.
Mam wszystko. Od świata, od ludzi, ode mnie. Od ciebie to może kawy dobrej. Jeszcze, zaraz ale... zrobię. Mam wszystko. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ja również. Jedynie, co bym bardzo chciał, to jeszcze nadmienić, że jeżeli ktoś tam jest, to na pewno są chorzy ludzie. Są. No wiem, wiem, oczywiście, że wiem. To ja jeszcze będę, mam nadzieję, że będę sobie chodził trochę po świecie. Mam nadzieję, że będę się z nimi spotykał. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Mówię teraz do widzów. Zdrowi ludzie oczywiście bardzo są interesujący i w ogóle to trzeba z nimi rozmawiać. Ale ja bym chciał porozmawiać z chorymi. Coś ciekawszego jest do powiedzenia. Moim zdaniem. Dlatego ta rozmowa była taka ciekawa. Dlatego ty jesteś bardzo mądry. Idziemy na kawę. Tak jest, idziemy na kawę. Dziękuję ci bardzo.